z nas ma przyjaciół. Super. Czy łatwo jest zaakceptować naszego przyjaciela pomimo licznych różnic poglądów, zachowania, charakteru? Łatwo czy łatwo? Łatwo. Kto się nie zgodzi? Akceptacja. To właśnie akceptacja tworzy fundament każdej przyjaźni i każdej relacji. Między przyjaciółmi, w rodzinie, między partnerami. Dzisiaj wszyscy, toastmasterzy, toastmaster wieczoru, przyjaciele, goście, dowiemy się, że to właśnie akceptacja tworzy istotę prawdziwej przyjaźni. W tym celu opowiem historię przyjaźni trzech przyjaciół. Kiedy miałem 9 lat, w szkole podstawowej poznałem Tomka. W sumie znałem go praktycznie od urodzenia. Był bowiem moim bliskim sąsiadem. Ja, ekstrawertyczny, dusza towarzystwa, z kolegami, piłka nożna, zabawy na przerwie. Tomek, introwertyk, kochał książki. Ja biegałem na przerwie, on wymykał się do biblioteki. Ja chciałem być w gronie najpopularniejszych chłopaków, którymi przewodził Marek. Tomek za przyjaciela, tudzież przyjaciółkę, miał sympatyczną panią bibliotekarkę, panią Krysię. Na każdej przerwie introwertyczny Tomek wymykał się do biblioteki. Nie interesowało go, co sądzą o nim koledzy z klasy. Nie chciał być w tej grupie. Wolił czytać, zamknąć się w świecie książki. Nigdy nie zapomnę, kiedy wraz z grupą kolegów wracałem ze szkoły. Spotkałem Tomka, który niósł książki. Przeciętny uczeń wypożyczał jedną książkę na rok. Tomek z 8 na tydzień. Spotkałem Tomka, który szedł z tymi książkami, ledwo je utrzymując, i poprosił mnie o pomoc. Za mną stali koledzy z Markiem na czele. Pomogłem mu? Jak myślicie? Nie. Chciałem zaimponować kolegom. Więc poszedłem do Tomka. Cześć Tomek, co tam? Koledzy byli zachwyceni, śmiali się. Wróciłem do nich. Spojrzałem Tomka, nigdy nie zapomnę. Od tamtej pory już z nim nie rozmawiałem. Minęło 9 lat. Miałem 18 lat i uczyłem się do matury. Byłem realistą. Chciałem zdać jak najlepiej. Pójść na świetne studia, mieć świetną pracę, pieniądze, dom, rodzinę. To było dla mnie najważniejsze. Po bierzmowaniu do naszej szkoły, klasy dołączył Oskar. Ja realista, ambitny. Oskar, romantyk. Zakochany na zabój. Pięknej Gosi z Pieszyce. Niestety to właśnie z nim byłem w ławce i to z nim też uczyłem się do biologii. Ja skupiony. Oskar, matura, musimy się uczyć, ma mało czasu, skup się. Oskar nie. Był ja w obłokach, pisze wiersze dla Gosi. Mówi mi o Szymborskiej, o Słowackim. Nie jest obecny. Chłopie, mamy maturę. Kto teraz czyta poezję? W tym wieku. No właśnie. Pewnego razu wracałem z kolegami ze szkoły. Po raz kolejny chciałem być w tej grupie popularnych chłopaków, który mi dowodził Karol. Wszyscy wspólnie zobaczyliśmy Oskara.
Oskar siedział, co robił? Pisał kolejny wiersz. Po raz kolejny poczułem presję. Chciałem zaimponować. Stali za mną, cała grupa, z Karolem na czele. Oskar, co robisz? Pokaż to. Co to jest? Ha! Słowacki się znalazł. Boże święty. Śmiali się. Im się to bardzo podobało. Oskara wyrazu twarzy nigdy nie zapomnę. Od tamtej pory już z nim rozmawiałem. Minęło kolejne 9 lat. Obecnie mam 27 lat. Po podróży do Włoch, po moich 27 urodzinach, postanowiłem coś w tym życiu zmienić. Przypomniało mi się moje dzieciństwo i czasy maturalne. Postanowiłem odezwać się do Tomka i do Oskara. Co się okazało? Spotkaliśmy się. Najpierw z Tomkiem. Tomek dalej kocha czytać. Pisze nawet własne opowiadania i planuje wydać książkę. Nie obchodzi go, co mówią inni. Robi to, co chce robić. Realizuje swoje pasje. Z kolei Oskar dalej kocha poezję. Pisze własne wiersze i poszukuje miłości. Jeszcze jej nie znalazł, ale głęboko w to wierzy. Dopiero teraz, w wieku 27 lat, zaakceptowałem i Tomasza, i Oskara. A koledzy z tyłu dalej za mną stoją. Tym razem bardziej bezczelnie. Za pomocą Facebooka, Instagrama i innych mediów. Ideą przyjaźni jest akceptacja. Akceptacja odmienności, inności naszych przyjaciół. Od tamtej pory przyjaźni się i z Tomkiem, i z Oskarem. Introwertyk, romantyk. Mam na imię Maciej Tomasz Oskar Baranowski. A wy? Tak, w zasadzie...